W takim razie, proszę księży, i chciałem pokazać właśnie wam to, co najbardziej nas uwiera, czyli z jednej strony mamy, tak jak prezydent Sisi, który odwiedził w Boże Narodzenie niespodziewanie katedrę koptyjską, chciałem powiedzieć wam, co powiedział, pokazał i odbiór tych chrześcijan, muzułmanina, który stwierdził, że nie ma podziału na muzułman i chrześcijan, tylko są Egipcjanie, co jest, wydawałoby się, oczywistą sprawą, a nie jednak nie jest według teologii muzułmańskiej, gdzie miejsce w społeczeństwie wyznaczała religia. A więc dotykamy tutaj przestrzeni w dialogu, między innymi, która dotyczy również rozdziału religii od państwa i budowania obywatelskości w dialogu. Przestrzeń, która umyka nam tylko i wyłącznie analizując dokumenty kościelne. A druga sprawa, która nas przeraża, to są właśnie Boko Haram. Może dobrze, żeśmy nie widzieli, są brutalne sceny wysadzania w powietrza kościołów, ale też i meczetów, proszę pamiętać. Dlatego, że fundamentaliści, radykaliści muzułmańscy wypowiedzieli wojnę nie tylko chrześcijanom, ale też wszystkim muzułmanom, którzy nie podzielają ich poglądu, co jest oczywiście nowum w świecie islamu w stosunku do klasycznej teorii dżihadu, który był zwoływany tylko i wyłącznie w celach obronnych albo poszerzenia wpływów muzułmańskich, natomiast nie przeciwko muzułmanom. A więc ta sytuacja skomplikowana zmusza nas do tego, abyśmy spojrzeli... Tam widzę, tutaj nie widzę, u siebie. Proszę mi to przełączyć. Do trzech przestrzeni. Dialog w kontekście wewnętrznych podziałów islamu, na planie konfesyjnym. To znaczy, chciałbym pokazać państwu przykłady, jak denominacja, czyli przynależność do poszczególnych grup, rzutuje na konkretny dialog. Bo ja sobie zdaję sprawę, że dokumenty są niezwykle ważne. Są jak gdyby znakami orientacji, są orientacją naszego myślenia. Ale te dokumenty są pewną teorią, czasami abstrakcją. Natomiast aplikacja życia jest w konkretnych warunkach. Pamiętajmy, że islam czy chrześcijaństwo na swój sposób są abstrakcyjnymi pojęciami, bo tak naprawdę jest kościół katolicki, dziesiątki protestanckich, prawosławnych i tysiące kontekstów. To jest to w cudzysłowie chrześcijaństwo. Jeżeli my się posługujemy takim ogólnym wytrychem słowo chrześcijaństwo, to nie oznacza to, że te wszystkie nasze życzeniowe czy często bardzo mądre myśli będą wdrożone. Tak samo jest z islamem. Następnie dialog w kontekście podziałów ideowych w ogólnoświatowej dyskusji, w kontekście laicyzmu, rozdział religii od państwa i teokracja. I teraz też zobaczymy na tym poziomie, jak dialog się rozwija, prawda? I wreszcie dialog w kontekście podziałów na temat statusu mniejszości, czyli to, co mówimy, czyli barometr no, chociażby chrześcijan orientalnych czy innych mniejszości. I teraz przechodząc do pierwszego wymiaru, niestety tutaj nie działa, to już tu będę patrzył, proszę się nie martwić, nie będę was tym obarczał, ani nie będę tłumaczył różnic, bo to nie ma czasu, ale państwo wyobraźcie sobie, jak wygląda skomplikowana sytuacja w świecie muzułmańskim. Nawet ten podział na sunnitów i szyitów, który nie dla każdych jest oczywisty, on jest wewnątrz bardzo skomplikowany. Dlatego to są jeszcze charydżyci. Na dole mamy najprzeróżniejsze orders, tarikaty, czyli wspólnoty sufich, czy wreszcie ruchy, nowe ruchy religijne w islamie. I to się przekłada oczywiście też na geografię, jak widzimy. I tutaj chciałem powiedzieć o swoim doświadczeniu w praktyce dialogu, mianowicie o konieczności unikania kwalifikacji społeczności islamu w terminach ortodoksji i heterodoksji. Bo my często wpadamy w ton sunnicki, znaczy najwięcej jest sunnitów i to jest ta, tylko dlatego, że jest ich najwięcej, to jest ta ortodoksja, prawda? Natomiast proszę pamiętać, że podział na te odłamy, o których wspomniałem, szyitów, sunnitów i charydżytów, odbył się w tym samym czasie, nie dotyczył kwestii teologicznej, a politycznej. To nie była reformacja, że ktoś reformował jakąś religię i padły trzy różne odpowiedzi na problem następstwa po Mahomecie. Nie będę tego tłumaczył. Natomiast to, że sunnici zdobyli przewagę, nie znaczy, że oni są też monolitem, jak widzimy, bo są i hanafici, hanbalici, malikici, szafici. I teraz jak się to przekłada na konkrety? Spójrzmy na schemat źródeł, bo to jest bardzo też dla mnie ważne.
Te podziały wynikają głównie nawet z jednej denominacji, jakimi są sunnici, z rzeczy wydawałoby się prostych, mianowicie Mahomet, no od niego wywodzi się Koran, prawda, według muzułmanów. No ale powstaje problem, czy Koran interpretujemy dosłownie, czy alegorycznie, bo można w różny sposób go interpretować. Teraz drugim źródłem konstytutywnym, ten schemat uważam za jeden z najlepszych schematów, jaki znalazłem. Drugim źródłem, czyli pierwszym źródłem islamu jest Koran, czyli jeżeli muzułmanie pytają, co, jak mamy postępować, zachowywać się, jakie postawy, to Koran. No ale Koran został zapisany za szybko, tak przynajmniej mój jeden z profesorów van der Es mówił żartobliwie, bo 20 lat po śmierci Mahometa był skodyfikowany. A ponieważ prawo muzułmańskie miało dostarczać wszystkich regulacji, bo stało się prawem państwowym, no powstała sunna, czyli uznano 200 lat po śmierci Mahometa, że Mahomet powiedział więcej rzeczy, no i przykłady, czy jego słowa, czyny zostały, ja to upraszczam, ale w hadisach zapisane, które w tysiącach gromadzono i tak powstała sunna. Ale problem ze sunną jest taki, że nie wszyscy przyjmują jednakowo. Jedni mówią, że te są prawdziwe, drugie są prawdziwe. I teraz zaczynają się problemy skorelowania Koranu z tradycją i już mamy różnicę. Następnie, jeżeli się takie coś zdarzy, w dialogu to zaraz pokażę, jak to w konkrecie wygląda. Czyli gdy czegoś nie ma w Koranie, szukamy w tych hadisach, no różnych, ale gdy czegoś nie ma w hadisach nawet, na przykład narkotyków, ani w Koranie, ani w 20 tysiącach hadisów nie ma, to wtedy w arsenale teologów muzułmańskim jest al-qiyas, analogia. Aha, alkohol jest zły, bo nam szkodzi, to również narkotyki muszą tym bardziej być złe, bo szkodzą. Czyli przez analogię. To jest karalne śmiercią w wielu krajach. Ciekawe, że analogia bez zdania w Koranie. No ale jeżeli czegoś nie ma w Koranie, w tradycji, jeżeli czegoś nie znajdujemy, znaczy żadna analogia, kolokwialnie mówiąc, nie puszcza, wówczas jest jeszcze idżma, konsensus. Gromadzą się lokalne autorytety, które wydają fatwę. I teraz w zależności od tego, bo tu mamy cztery główne komponenty. Jaką przyjmiemy egzegezę? Jak będziemy ustawiali hadisy? Na co się zgodzimy? Jakie analogie znajdziemy? To jest jakiś wysiłek cementowania tego wszystkiego, zinterpretowania. No i są spory, prawda? I one wyglądają tak na poziomie, jakbyśmy spojrzeli chociażby Pisma Świętego i Koranu. No, no, największym problemem jest to, jakbyśmy zobaczyli w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim na poziomie źródeł konstytutywnych, że my posiadamy objawienie i natchnienie. Ja myślę, że klerycy i teologowie dokładnie wiedzą, o czym mówię, natomiast w islamie jest głównie objawienie. Innymi słowy, na poziom księgi oznacza, na poziomie Księgi Świętej oznacza to nic innego, że Koran jest objawiony co do formy i treści. I dla większości muzułmanów jakakolwiek zmiana, czyli preferują bardzo często literalny odczyt. Natomiast my mówimy, że Pismo Święte jest dziełem boskim i w pełni ludzkim. Jest autor principalis, Bóg, co do idei, i autor instrumentalis, mówiąc tradycyjnym językiem, który go zapisywał. I znajdujemy elementy ludzkie w Piśmie Świętym. Co więcej, wszystkie konteksty uwzględniamy. I teraz tak. Jeżeli weźmiemy do dialogu konkretnie człowieka po stronie muzułmańskiej, który odczytuje literalnie Koran, ma wielkie problemy z rozstaniem się na przykład z bardzo trudnymi zapisami, chociażby na temat dżihadu czy przemocy, prawda? I to powoduje, że na przykład ortodoksyjna, to w zasadzie powinno być w cudzysłowie, literalna egzegeza sunnicka będzie dosyć trudna w dialogu, ale już racjonalistyczna egzegeza sunnicka będzie łatwa, dlatego że, co powiedzą racjonaliści, zostawmy kontekst epoki. Będą myśleli w zasadzie w myśl redakcjon und Formgeschichte, to co po Bultmannie mamy w biblistyce, prawda? Czyli zobaczmy, oddzielmy kulturę konteksty od przesłania duchowego. I to jest pozostałość dawnych Arabów, Beduinów, ich życia i stylu. Nie literalnie, że jest napisane i to wdrażane. Jeżeli weźmiemy z kolei szyitów, to będą batin szli w głąb, czyli preferowali alegorie. Będą doszukiwać się sensów ukrytych, które uzasadnią pozycję alego. Nie wchodzimy w to. Jeszcze bardziej idą w alegorie, najbardziej alegorycznie, przez to najbardziej otwarci dialogicznie. Dlatego, że dla nich Pismo Święte jest tylko osnową. Wszystko można tam znaleźć, w cudzysłowie wszystko, no bardzo dużo,
bo to są symbole. Czyli uciekają od literalnego odczytu i to pozwala im rozstać się z niewygodnymi zapisami. Sobie sufimi dialog się prowadzi wyśmienicie. Jeszcze inaczej jest w sytuacji, gdy mamy nowe ruchy religijne i sekty, ponieważ jak Państwo wiecie i księża dobrze wiedzą, że w cudzysłowie sekty, bo to też jest dosyć negatywne określenie, dzisiaj wycofujemy się z tego, raczej nowe nurty się religijnie mówi, ze względu na pejoratywny bagaż. Niemniej, według klasycznej definicji, sekta to jest grupa, która obok wywodząca się z dużej religii, do tego dodaje jeszcze nowe objawienie. I teraz pytanie, tak jak na przykład w Ahmadii, pisma Mirzama Ahmada z Qadian, są na równi z Koranem. Pytanie, jaka ta grupa, jakie źródło dodatkowe dołoży, albo łagodzące nawet niektóre zapisy Koranu, albo jeszcze bardziej je wzmacniające. I to powoduje tego. Czyli widzimy, krytyczne badania, racjonalizm sunnicki, czy alegoryczny odczyt poprzekątny jest dla nas w dialogu bardzo korzystny i wierne wyjaśnienie tekstu, tak zwana ortodoksja sunnicka, czy też ta heterodoksja, prawda, bo tu mamy zawsze problem sekty, no to już zależy. Sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, jeśli weźmiemy pod uwagę tą sunnę, prawda, tak jak pokazywałem tamten schemat, dlatego że powstaje problem dla tych, którzy wyciągają wnioski do dialogu, prawda, po stronie muzułmańskiej, jakie miejsce ma tradycja. Jeżeli Koran jest najważniejszy, no to możemy sobie rzeczywiście sunnę odłożyć. Proszę pamiętać, że Koran przez 200 lat był jedynym źródłem islamu, bo nie było sunny. I niektórzy współcześni dialogiści mówią, zostawmy naleciałości ze sunny, które są kontrowersyjne, po to, żebyśmy oczyścili naszą postawę dialogiczną między innymi. No, oczywiście to jest historyczne, bo sunna jest. Dlatego ta druga pozycja, że sunna, ta tradycja, powinna być jednak rozpatrywana w świetle Koranu, to jest dzisiaj najbardziej liberalną postawą hanafitów na przykład w Turcji, dlatego że mówią, no dobrze, możemy tą sunnę przyjąć, ale jak ją nie, jak w piosence jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, ja sobie radę dam. Jakby jej nie było, to też w końcu będzie. Przepraszam za takie kolokwializmy. Albo mniejsze po prostu znaczenie. Przywiązują nie tak dogłębnie. Natomiast ci, którzy uważają, że to są równoprawne źródła islamu, że i Koran, i sunna mają sytuację w pozycji dialogicznej bardziej skomplikowaną, bo te tysiące hadisów o różnej treści, często bardziej kontrowersyjnej, są na równi z Koranem traktowane w ich pojmowaniu. Natomiast już szczytem, powiedzmy, z naszego punktu widzenia problemu jest Koran rozpatrywany w świetle tych hadisów. Czyli w świetle tych hadisów Hanbalici na przykład w Arabii Saudyjskiej wprowadzają karę śmierci za cudzołóstwo czy homoseksualizm, bo nie ma takiego zdania w Koranie, ale w sunnie jest i sunna znosi Koran. To są konsekwencje, proszę Państwa, daleko idące. I tu pokazałem na źródła. Natomiast przejdźmy teraz do moich doświadczeń. Jeżeli wykładałem na przykład, teraz przejdźmy do życia, prawda? Tak będziemy przeskakiwać. Jeżeli pracowałem w drugim semestrze 2019 roku, no, brzmi to dosyć niezachęcająco, no, powiedzmy w Uniwersytecie Ajatollaha Chomeiniego, bardzo znamienne, że ksiądz mówi o islamie. Dobrze, ale mam szyitów, to wiadomo sprawa, że pod wieloma względami jestem ułatwiona sprawa. Bo radykalistami są sunniccy ekstremiści, z którymi oni, mówiąc kolokwialnie, są na bakier. A więc krytyka ISIS i wszystkich innych jest na rękę i jestem gromko witany. Natomiast ja starałem się uzmysłowić również moim słuchaczom, a głównie moje słuchaczki, to jest ciekawe w grupie, że no, w dialogu, bo o tym też mówiłem, pewne postawy szyickie są również problematyczne, ta sytuacja między szyitami a sunnitami, a problemy polityczne to są dwie różne światy. Wyobraźcie sobie, że w Iran, który jest tak, przepraszam, od czci wiary odsądzany przez niektórych zachodnie państwa, on ma nuncjaturę apostolską, rezyduje tam też ambasador przy Stolicy Apostolskiej, kościoły, są procesje, najchętniej to by mnie sutanni widzieli na wykładach. A w Arabii Saudyjskiej z kolei, która jest wielkim sojusznikiem i Polski, i USA, no nie ma kościołów, a manifestacja jakichkolwiek symboli religijnych. Więc tutaj bądźmy ostrożni w ocenianiu islamu, ale bez tej konfesyjności tego nie zrozumiemy nigdy.
Tak samo tutaj, prawda? Gdy pracowałem z kolei w Malezji, pracowałem u muzułmanów, którzy byli bardzo racjonalistycznie nastawieni do tej drugiej grupy, zaliczałbym, prawda? Którzy lubili taką racjonalną egzegezę, no to miał taki kolorowy islam, nie jakiś czarny, z wieloma rzeczywistymi, oczywiście mieliśmy nieraz różne zdania, niemniej bardzo dialogicznie nastawieni. Natomiast gdybyśmy już skręcili, powiedzmy, w inne szkoły, no to byłem świadkiem kiedyś, prawda, na jednym z sympozjum, jak wielki mufti USA życzył, no bardzo dosyć radykalnym kolegom z Arabii Saudyjskiej, aby bardziej wierzyli w Boga niż w szariat. Państwo teraz, księża, rozumiecie, gdzie jest problem, że szariat, zdaniem reformistów, tych nastawionych dialogicznie muzułmanów, jest często, uważam, że to jest wtórna rzeczywistość, która nieraz przeszkadza, albo bardzo często przeszkadza w niektórych rozwiązaniach praktycznych w dialogu. Bo ja nie mówię o teorii. Ja mówię teraz, jak zaaplikować równouprawnienie albo powiedzmy zasadę wzajemności w tym. Bo to nie w teorii chodzi. I nagle się okazuje, że szariat, który jest w prawodawstwie wielu państw, stoi na przeszkodzie. A więc to doświadczenie dało mi, oczywiście wtedy my, chrześcijanie, wspólnoty żydowskiej i ci liberalni byliśmy brawo na sali, natomiast spowodowało to wielką reakcję przedstawicieli Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Dobrze. No ale oczywiście mamy punkt zerowy dialogu. To są już radykaliści muzułmańscy, którzy, tutaj pokazuję wam jednego z moich przyjaciół, który zginął, słynny zresztą ojciec Paulo Dall'Olio, on znalazł taki, to były ruiny klasztoru Marmuza w Syrii, niedaleko między Homs a Damaszkiem. Piękne miejsce, z IX wieku klasztor, z freskami, odnowił to. Ja tam byłem kilkanaście razy, ostatnio w 2011 roku go widziałem, rozmawiałem, nie raz żeśmy się nawet sprzeczali. Założył wspólnotę, która zajmowała się dialogiem z islamem, zakonną, specjalną, na bazie reguły jezuickiej. Chciałem tam wciągnąć, ale jakoś się nie dałem. I on miał jedną ideę, kilka rzeczy, które nie do końca się zgadzają, ale z tą jedną, z całą siłą. On wierzył, że dialogować można z wszystkimi, a ja twierdziłem, że tu się już naraża swoje życie i tak skończył, bo poszedł w trakcie wojny domowej w Syrii, poszedł do tych islamistów do Raki i zaginął. Prawdopodobnie wiele wskazuje, że został zamordowany natychmiast i wrzucony na pożarcie ptakom, prawda, do jakiegoś krateru po wulkanach. Dlatego, że ci ludzie po prostu bardzo radykalnie podchodzą do interpretacji Koranu. I teraz gdybyśmy patrzyli na sytuację dialogiczną, to jest taka karykatura, ale czasami jak w dobrym tonie, to warto się nim przyglądnąć. Gdy weźmiemy radykalistów sunnickich, to powiedzą, że my reprezentujemy tylko my prawdziwy islam. Szyici powiedzą, że to oni są kłamcami. Z kolei salafici powiedzą, że i szyici, i ci sunnicy są kłamcami, bo my mamy rację. Na zachodzie muzułmanki bardzo często powiedzą, że bierzemy pewne elementy, ubieram się jak chcę, a inne powiedzą, że w ogóle nic nie chcemy. Natomiast radykaliści typu ISIS powiedzą, zabijamy wszystkich, kto się z nami nie zgadzają. Czyli wszyscy, ja mam tylko rację, a wszyscy inni są w błędzie. Ale czyż pewne elementy takiego myślenia nie posiadamy my czasami również w Kościele? Oczywiście nie na poziomie terroru, przemocy, absolutnie nie, ale w sposobie myślenia. Wszyscy są ludzie, tylko ja mam rację. To jest naprawdę wielka okoliczność, która utrudnia szeroko rozumiany dialog. I dlatego mówienie o islamie w dokumentach czy chrześcijaństwie potraktujmy jako szerokie sformułowania, które w praktyce muszą być naprawdę konkretnie rozpatrywane i aplikowane. Teraz przejdziemy do drugiego. Pewnie spytacie, jak ci radykaliści mają, jakie mają wpływy. No niestety zwiększają i wszędzie w tak zwanych upadłych państwach, failed state, instalują się i przejmują kontrolę. No ale są to bardzo często tereny misji, gdzie stykają się z misjonarzami katolickimi, czy protestanckimi, czy innymi mniejszościami religijnymi, a zatem mamy do czynienia z sytuacją konfliktową, gdzie dialog jest utrudniony przez absolutnie radykalną postawę tych muzułmanów. Dobrze, tu mamy znane ich metody, prawda, postępowania ze swoimi przeciwnikami. Jeszcze raz powtarzam, nowum ich polega na tym, że wypowiedzieli wojnę nie tylko chrześcijanom, ale muzułmanom. I przypominam, że radykaliści muzułmańscy zabili więcej muzułmanów niż chrześcijan. O wiele więcej.
Dlatego, że oni uważają za zdrajców, że to jest gorsze, że ci, którzy próbują modernizować islam, zmieniać go i tak dalej, jakieś formy łagodniejsze, to są zdrajcy islamu, są gorsi od chrześcijan, bo to już wiadomo, że są chrześcijanie czy Żydzi, natomiast to są gorsi od tego. Nie zapominajmy, że nawet w wojnie domowej w Syrii, jak pomagamy chrześcijanom, to głównymi ofiarami są czy w Iraku muzułmanie. Dobrze. Oczywiście odłóżmy na bok ich propagandę i ambicje, ale znamienne jest to, czego byłem świadkiem wielokrotnie w rozmowach, w Jordanii. I to czasami nas zaskakują nawet duchownych świeccy. Otóż profesor Paweł Siwiel, myślę, że nie obrazi, jak to wysłucha, bardzo wybitny arabista, on zadał takie pytanie w Jordanii, jak kiedyś byliśmy na takim dialogicznym spotkaniu. Dobrze, muzułmanie zgodnie mówią, że to nie są prawdziwi muzułmanie, tak nie robią. Ale macie taką broń jak Jukafir, czyli ekskomunikę, wyrzucić ich ze wspólnoty. Czemu nikt ich nie wyrzuci? A może nie zamieszczajmy tego w materiałach pokonferencyjnych? A to ja dopytam się, bo nazwać, że nie są muzułmanami, to jeszcze można. Ale już ich wyrzucić oficjalnie, jakiś autorytet muzułmański, sunnicki, obawia się, ponieważ staje się to siła dość duża niestety, z którą się trzeba liczyć. Teraz drugi poziom problemów dialogu i pluralizmu w podejściu, bo tutaj mamy wewnątrz konfesyjne problemy muzułmańskie, które się przekładają na konkretne postawy muzułmanów. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której nie możemy zapomnieć i musimy w jakiś sposób się pogodzić nawet z niektórymi niewygodnymi dla nas rzeczywistościami, jaki jest sekularyzacja, która nie zawsze musi mieć negatywne też skutki, rozdział religii od państwa, czyli innymi słowy pewne kierunki i tendencje zachodnie w stosunku z tym, co się dzieje w islamie. I teraz tu jest zderzenie, dlatego że w islamie mamy państwo i religię jako całościowy system. I nagle jak mówimy o dialogu z islamem, to mamy państwo i religię w dialogu, a my jesteśmy religią w dialogu. To jest zasadnicza różnica. Tylko że państwo wspiera tę religię i jej pozycję, poszczególne muzułmańskie państwa. Zatem, proszę pamiętać, że automatycznie klasyczna definicja religii na Zachodzie, ze łacińskiego słowa religio i całą dyskusją, nie pokrywa się dokładnie z odpowiednikiem arabskim din. A to też jest ważne, bo zapominamy o tym. I co więcej, dla większości muzułmanów islam jest synonimem szariatu. O czym mówiliśmy już przed chwilą. A szariaty są różne w zależności od szkół islamskich. A więc to powoduje sytuację zgoła groteskową. Proszę zwrócić uwagę, bo Pew Research Center daje nam najlepsze na świecie badania. To są z 2013 roku. Ale zwróćcie uwagę, że w Egipcie na pytanie, czy dobrze jest, że islam odgrywa polityczną rolę, 95% ludzi powie fantastycznie, że islam jest polityczny. Czy wyobrażacie sobie w Polsce, ktoś powie, że fantastycznie, że 95% ludzi powie, że Kościół się miesza do polityki? Niewyobrażalne. Na Zachodzie niewyobrażalne. Natomiast zwróćmy uwagę na procenty Indonezja, Pakistan. Turcja jest chlubnym wyjątkiem. Widzimy, że jest większość opozycji w stosunku do politycznego islamu. Dlatego ona tak daleko między innymi. To jest też w demokratyzacji, ale to jest też bardzo ważny czynnik dialogu wbrew pozorom. Dlaczego, proszę Państwa? Po pierwsze, czyli tu mamy dokładnie, jakbyśmy to na miliony przeliczyli w 2013 roku, 800 milionów muzułmanów powie fantastycznie, chcemy powiązania religii z państwem. Tylko 23%, czyli 270 milionów, zawsze coś, to na ogół są ci najbardziej dialogiczni, powiedzą, że nie. Reszta nie ma zdania, tych brakujących procent. Oczywista sprawa, że tu dotykamy bardzo drugiego poziomu w dialogu ideowego, bardziej organizacji państwa, prawda, niż już religii, a więc zderzenia między sekularystami, którzy się pojawiają w świecie islamu, a tymi, którzy mają teokratyczną wizję państwa. To w dialogu o tyle ma korzystną i niekorzystną sytuację, że na ogół chrześcijanie się opowiadają za tymi sekularystami, ale oni są w mniejszości i bardzo często siłą muszą ten sekularyzm narzucać, a więc automatycznie wciąga to stronę chrześcijańską, a chociażby w Syrii, w bardzo niekomfortową sytuację, bo Baszar jest alawitą, takiej mniejszości muzułmańskiej, przez Ibn Taymiyyah uznany gorszy niż heretyk, niż chrześcijanin, niż wszystko w ogóle, niż najgorszy byt na ziemi. I oni rządzą większością sunnicką, przy wielkim aplauzie oczywiście chrześcijan, druzów, ale wszystkich mniejszości.
No i oczywiście potem w konflikcie już nie ma wyjścia, bo za nim stoją murem, generalnie rzecz biorąc, te mniejszości. Więc ta sytuacja polityczna komplikuje również potem dialogiczne pozycje. I teraz zwróćmy uwagę, jakie tutaj są problemy, gdybyśmy zwrócili. Na tej mapy nie widzę, wyłączcie to światło, bo tutaj mapy nie widać. Wy nie widzicie mapy, tylko kółka widzicie, prawda? A tam jest mapa. Tam jest mapa. Dlatego, że no, albo tu za słabe jest. Bo po pierwsze, zwrócamy uwagę, że Daleki Wschód ma prawie miliard, Azja i Pacyfik, a Bliski Wschód ma tylko 317 milionów muzułmanów. Więc nie zapominajmy o pewnych przesunięciach i dynamizmie tej religii, ale zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, co oznacza no, ten moderate, ta powiedzmy, powiedzielibyśmy dialogiczna strona islamu, otwarta na zmiany w pewnym sensie. Czyli gdybyśmy zobaczyli teraz na bardziej aktualnym, ktoś mi przeszkadza i mówi, gdybyśmy zobaczyli na tą u góry liczbę 1,320 milionów muzułmanów, to z karą śmierci za zmianę religii zgadza się prawie 600 milionów. Według Pew Research Center. Karę dla homoseksualistów prawie 750 milionów. To, że szariat powinien być prawem państwowym, 1,100 mld. Oczywiście najwyższa jest akceptacja, bo 1,400 mld za no, poddaństwem, no, za relacje małżeńskie tradycyjne islamu. Co oczywiście stawia nam tych modernistów w znacznie większej mniejszości. Oczywiście z wszystkimi rozmawiamy, najgorzej mamy sytuację z tym. Jeśli chodzi o ten problem, to na tej linii jest najwięcej wojen w Indonezji, a nawet w Nigerii czy gdzieś, prawda? Dlatego zanim przejdziemy do pytań, zapamiętajmy tutaj pierwsze kilka naprawdę precyzji terminologicznych. I to zapamiętajmy. Bo u nas, dla nas terrorysta czy ekstremista, fundamentalista i islamista to jest to samo, to jest błąd. To jest karygodny błąd. Ja to widzę, jak wymiennie się stosuje w prasie. Ekstremista, owszem, może być fundamentalistą. To jest ten, który się, czy terrorysta ucieka do przemocy fizycznej, zabija w imię swoich przekonań. Czyli nie każdy fundamentalista jest terrorystą. Fundamentalista to jest ten, który bardzo podąża za literalną interpretacją swoich pism. Mamy fundamentalistycznie stawione grupy protestanckie, nie tylko bardzo otwarte, tak między nami mówiąc, trzy warstwy, w cudzysłowie, fundamentalizmu w Kościele. Natomiast jeśli chodzi o tą ortodoksję w cudzysłowie, ona polega na tym, że to jest niekoniecznie literalne, ale podążanie za tradycją jakąś, którą się utarło i to jest taki ortodoks. Natomiast oczywiście sekular, no, czy powiedzmy świecki sekular, no to znaczy się chodzi o tych, którzy chcą rozdział religii od państwa, a islamista, który chce szariatu. On może chcieć łagodnego szariatu, a niekoniecznie w wersji najgorszej, ale i tymi terminami bardzo precyzyjnie się posługujemy w dialogu. Oczywiście to na to zwraca uwagę. Bardzo dużo osób, wiele osób nie zwraca i to powoduje, że ja nie zawsze wiem, o czym oni mówią, tak między nami mówiąc. No i to jest właśnie coś, co przeżyłem na Tajwanie, gdy pracowałem tam przez cały rok na dwóch uczelniach, miałem półtorej etatu i też wykładałem islam. Na Tamkangu to jest katolicki uniwersytet i na Tamkangu to jest świecki Fujian katolicki. Ten gość z Indonezji mnie fascynował, świetną pracę napisał na tego. Właśnie na tle dialogu w kontekście rozwoju religii od państwa. On był zwolennikiem tego. Indonezja akurat jest tu bardzo zaawansowana. Ale właśnie tutaj pan profesor Sakowicz mnie zacytował, że ja mówię, że ja tak naprawdę cytowałem dokumenty kościelne, że sytuacja chrześcijan mimo naszego otwartego, dialogicznego postępowania, prawda, się nie polepszyła, ani nas pogorszyła. Ja to powiedziałem Chińczykom, którzy są bardzo pragmatyczni, konfucjaniści, powiedzieli to, jak to nie przynosi owocu, znaczy, że coś z tym waszym dialogiem jest nie w porządku. To jeżeli otwieracie się ten dialog tak strasznie, a macie gorzej niż było, to znakiem tego, że coś tam jest złego. Ja mówię, co? I oni zwrócili uwagę na to, co im sam mówiłem przed chwilą. Że wy występujecie jako religia, a tu jest totalny system, religia i państwo. Więc musicie uruchomić do dialogu teologicznego również dialog polityczny, nie bójcie się tego, wejść w dialog kulturowy, formy też nacisku dozwolone międzynarodowe, a nie tylko mówienie o dokumentach Kościoła, mi powiedzieli. Bardzo mądra.
postawa na tle tej przestrzeni. Więc potrzeba nie tylko dokumentów deklaracji, ale skorelowanie dialogu, ja tak uważam, teologicznego z politycznym, społecznym i kulturowym. I nie mówmy, że tego nie robimy, na szczęście. Bo przykład Asi Bibi w Pakistanie jest tego najlepszym przykładem. Chwała Bogu. Prawda? Wiemy, znamy tą sprawę, bo uruchamiano wszystkie możliwe, dostępne, również polityczne środki nacisku ze strony kościelnej, łącznie z Unią Europejską i tak dalej. Więc proszę pamiętać, żebyśmy w islamie od tego nie uciekali. Nie tylko dialog religijny, ale niestety trzeba go skorelować jeszcze z innymi akcjami, ponieważ taka jest złożona rzeczywistość. Dobrze. I teraz dlatego w moich publikacjach pojawiły się też również problemy ideowe, prawda? Dylemat demokracji na Bliskim Wschodzie czy prawa człowieka. I myślę, że jeżeli ktoś dialog od tych rzeczywistości odcina, on jest niepełny i nie chodzi po ziemi z dialogiem. Dobra. A to muszę się pochwalić, ale było chyba największym moim niespodziewanym, największym doświadczeniem pluralizmu islamu w dialogu. W drugim semestrze 2016 roku wykładałem na Kaukaskim Uniwersytecie. Też miałem mówić o terroryzmie i radykalnym islamie. Mówię, fajnie, do Gruzinów coś powiem. Do Gruzinów. Okazało się, że rozgłosili to jako monograf i z wszystkich wydziałów. Z prawa, z medycyny, a studiowało tam mnóstwo muzułmanów. Ja nagle mam mówić o Nigerii, są Nigeryjczycy, o Iraku są, o Afganistanie są. No nigdy nie miałem z wszystkich możliwych krajów, gdzie są problemy słuchaczy. W dodatku podzielonych na różne grupy, no i duchowny, który jeszcze im coś będzie o tym mówił. Jedną rzecz mają świetną, fantastyczną, którą bym sobie życzył w naszych wykładach. Mała Gruzja tak poszła w dydaktyce. Otóż profesor ma wykładać godzinę, a 30 minut dzieli na grupy, znaczy ja miałem akurat w trzech grupach te zajęcia, bo tyle się zapisało, dzieli ich na mniejsze jednostki, zadaje pytanie i proszę teraz dyskutować i odpowiedzieć. No to ja troszeczkę jak święty Paweł na wiedzą o zmartwychwstaniu z Paryża, po prostu wziąłem, wiem, że mam sunitów, szyitów i tak dalej, więc taki kraj, więc tak ich zrobiłem, że wszystkich wymieszałem w grupach. Jak rzuciłem temat jakiś do dyskusji, no to nie to, że oni się ze mną zajęli, tylko oni się sami nie mogli dogadać. Po raz pierwszy sobie uzmysłowiłem, jaki to wielki problem jest dla samych muzułmanów w wielu kwestiach. Ale też uwierzyłem i bardzo się dużo nauczyłem w dialog. Wtedy, paradoksalnie, bo nie zapomnę tej dziewczyny z Nigerii, chociaż pasowałby łzy toczyć niż raczej się uśmiechać. Co mi powiedziała tak, jak kolega tam coś atakował, że on jest jednak za tym bardziej, no powiedzielibyśmy, fundamentalizującym islam. Ona powiedziała, bo twoje siostry nie zgwałcono, a brata nie zabito. A młodzi ludzie są jednak wrażliwi na takie rzeczy. Jacy by nie byli, to jest ich zaleta. I tak oni popowiadali sobie, na takie pamiętam jednego człowieka ze Syrii, który mówi, tak, mówi się o pedofilii na Zachodzie, a ja byłem molestowany w meczecie w Arabii Saudyjskiej, gdzie jest kara śmierci za homoseksualizm. Ja takie rzeczy usłyszałem i to oni sami między sobą wypowiadali w tych dyskusjach czy coś, to uzmysłowiłem sobie, że ten dialog naprawdę jest bardzo skomplikowany, ale ma szansę w tej skomplikowalności, dlatego że trzeba się otworzyć na pewne problemy tylko. Otwarcie, oni potem mi podziękowali, do tej pory koresponduję z wieloma tymi ludźmi, nawet z innych krajów, nie tyle co z nimi właśnie. Dlatego, że ścinałem, mówię tak, my nie lubimy, nie zgadzamy się, wie, wy myślicie ideowo. Potem powiedzieli, tak, w szkole mamy jeden typ ideologii, nie uczą nas dyskusji. Ja mówię, mnie nie interesuje, zadaję pytanie konkretne, czym kierują się alewici w tym i w tym. Ja nie lubię alewitów, mnie nie interesuje, że ty nie lubisz alewitów. Czy wyobrażasz sobie, czym oni się kierują? Aha, no tak, ja nigdy nie myślałem, czym oni się kierują. No to pomyśl wreszcie, to jeszcze mówię, prawda? Więc to było coś niebywałego. Tu macie na przykład tematy z egzaminu, którym rzuciłem, tak jak teraz wam rzucam, prawda, pisać, prawda? A tutaj nie ma nic niekontrowersyjnego. U mnie nie ma niekontrowersyjnych rzeczy, wszystkie są kontrowersyjne. Musicie się nauczyć gadać. Ja nie lubię Erdogana, mnie nie interesuje, czy ty go nie lubisz. Może być fajny gość, może być z nim na kawę, albo na piwo, o ile pije. Osobiście nie zgadzam się, ponieważ, zgadzam się, ponieważ. Racja, proszę. No i potem mi mówią tak, dobrze panie profesorze czy księże, profesorze, no dobrze, myśmy tak wyszczerali, a co profesor sądzi? Ja mówię, no ja widzę to tak, 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 ustawiam, wydaje mi się, że to tak się da wyważyć i do końca nie wiem. Potem zdziwiony byłem na egzaminie, powtarzali głównie moje tezy, nie musiałem się z nimi siłować, chociaż im wyraźnie powiedziałem, że interesuje mnie faktografia,
Czy ja będę oceniał interpretację? Tak, ale pod jednym kątem. Możecie mieć dowolną. Podajesz mi argumenty, ponieważ to, to i to. A więc, proszę Państwa, sytuacja jest po stronie islamu niezwykle pluralistyczna. Ale to wszystko, co chyba dobrze, to nie ode mnie pochodzi, tylko od moich mistrzów, bo byłem uparty, nieładnie się chwalić i wbrew nieraz Kościołowi robiłem to, co uważałem. To nie jest dobre, ale bo studiowałem, no nie chwaląc się, w Heidelbergu, w Egipcie, tu, tam, wsiamowam. Ale mój mistrz z Heidelbergu mi tak mówił, że przeznaczeniem moim jest konfrontowanie się z pluralizmem islamu. Nie z dokumentami, gdzie się mówi o islamie ogólnie, z pluralizmem islamu. I to będę wtedy chodził po ziemi. On zmarł, wielkiej klasy naukowiec. Albo ten ojciec uczył mnie troszeczkę paleografii arabskiej, bo oni mają centrum chrześcijańskie w Kairze, gdzie studiowałem. Zawsze mówi, nie zapominać o nas, że my też jesteśmy w dialogu, że my też cierpimy jako mniejszość. Czyli tego faktoru nie można zapomnieć. Następnie Ladislaus, polskie imię, Ladisław, Holender, no Holendrzy teraz mają kiepsko, zlest. Zbytnie powiązanie religii i państwa w radykalnym islamie niszczy nie tylko wolność religijną i dialog między religii, ale dialog między religijnym. A więc to jest ten problem, który też trzeba zwrócić uwagę, że będziemy mieć grupy, które zniszczą ten dialog przez nadmierne powiązanie. Czy weźmy na przykład, został biskupem mój jeden z profesorów, on powiedział dosłownie, mimo że w Europie Kościół traci dramatycznie swą pozycję, no cóż, będziemy się oszukiwać, musi podejmować dialog z najbardziej dynamicznie rozwijającą się religią świata. A powiedzmy, gdybyśmy wzięli sobie tego człowieka, Paul Sleiman, to z kolei z mojego pobytu w Syrii dwuletniego, on założył taką ziemię pokoju dla dzieci no, chorych, naprawdę poważnie chorych, na ogół psychicznie. Większość była muzułmanów, bo tam jest większość muzułmańska i mówił, bieda łączy ludzi, muzułmanie chrześcijanie odczuwają cierpienie tak samo. No, dużo mnie to nauczyło, jak popracowałem z tymi dziećmi, z nim razem. No i wreszcie ten też zmarł biedny Alberto Modonezzi, któremu bardzo dużo zawdzięczam. No, bez przebywania wśród muzułman to ty daleko nie zajdziesz w islamistyce. I dlatego uważam, jeszcze tak powoli lądując i kończąc, że drodzy księża i szanowni państwo, że tak naprawdę trzeba się jeszcze uczyć z innych doświadczeń. Nie tylko mówić o chrześcijańsko-muzułmańskim dialogu. Bardzo mi dał dużo taki mini program badawczy, który robiłem w prowincji Xinjiang w Chinach. Dlatego mówię, że to jest bardzo kontrowersyjna prowincja, często zbuntowana o różnej retoryce ze strony chińskiej, odmiennej muzułmańskiej, z 10 mniejszościami muzułmańskimi. Czyli jak podchodzą taoiści, konfucjaniści i ateiści w Chinach na przykład do tego dialogu? Przecież oni też mogą nas czegoś nauczyć, nie tylko my. Będziemy, prawda, europecentrycznie wszystko rozstrzygać. Albo to, prawda, w Indiach, prawda. Te napięcia są o wiele nieraz dramatyczniejsze niż chrześcijańsko-muzułmańskie. Dlatego, że pamiętajcie, to dobrze wiemy, Ahl Kitab, chrześcijanie są ludźmi księgi według Koranu. I Żydzi mają jakieś objawienie, wierzą w monoteizm, ten monoteizm jest trochę przetrącony, ale są ludźmi księgi. Natomiast tradycyjna teologia muzułmańska mówiła, że poganie, politeiści, do których zaliczano hinduistów, mają do wyboru tylko albo przejście na islam, albo śmierć. Oczywiście w praktyce było różnie. Więc tam relacje muzułmańskie o wiele bardziej opływały krwią niż nasze, któreśmy słyszeli z profesorem tego. Nawet z tego prostego względu, że teologia muzułmańska zupełnie inaczej klasyfikowała znawców hinduizmu. I teraz zobaczmy, jak oni muszą reinterpretować pewne źródła, jak tam teoria musi pertraktować z praktyką, jak to jest skomplikowane. Czy wreszcie z buddystami. No to wbrew pozorom nie jest tak, że buddyści są tacy pokojowi, bo tutaj kto pracował, albo był, pracował, przepraszam za dużo, ale w Mianie czy w Birmie dawnej, to zresztą słyszeliśmy, Ojciec Święty się wstaje do tego zrozumienia, ale też i w prowincjach południowych, których mapę już lepiej widać, Patani, Malezja, no to trzeba zobaczyć na konflikty i też solution to the problem, jakiś znaleźć rozwiązanie problemu. A więc w dialogu musimy wyjść szerzej, żebyśmy nie powtarzali w kółko tylko i wyłącznie naszych utartych schematów. Jakie mam perspektywy dla dialogu z tego wszystkiego? Prawda, trudno i darmo. Nieustannie wydobywana i rozwiązywanie trudnych problemów. Ja przerabiałem dialogi, które prawdę zniekształcały w dwojaki sposób. Albo pokazywały tylko negatywne strony islamu, albo nie pozwolono mi raz czy drugi, nawet w ekumenicznych wydawnictwach, powiedzieć o prześladowaniach, bo to źle brzmi dla dialogu. Nie, wszystko brzmi dobrze, jak jest prawda.
młodzi ludzie, to uwierzyłem z wykładów, oni naprawdę dużo mogą zmienić i dlatego wierzę też w was. Prawa człowieka przed teologią, psory niestety, dlatego że teologia jest bardzo konfesyjna, natomiast musimy znaleźć ekstra, do którego w ogóle wyjdziemy dalej. Zwłaszcza w kontekście roszczeń uniwersalistycznych obu religii. To jest trudna rozmowa, prawda? Obydwie, chrześcijaństwo i islam, mają roszczenia uniwersalistyczne, wiemy o czym mówię. I słabną z tą pozycją katolicyzmu. No przepraszam, no, nie chciałem usłyszeć tego 10 dni temu w Stambule, jak byłem, ale usłyszałem. Na moje pytanie, dlaczego kościół Hagia Sofia, który był muzeum, tak modus vivendi, a nie meczetem, został potem meczetem. Mój rozmówca, profesor notabene, bardzo otwarty, z kemalistów, powiedział tak, no ale kto się będzie przyjmował waszymi protestami katolików? A kim wy jesteście? W XIX wieku toście mieli Francję za sobą. To była porta islamska. Mówię, mamy siłę ducha. No trudno, weźmiecie budynek. No pocieszyłem się, ale jest po ludzku, bo po bosku mamy, po boskim porządku mamy swoją siłę, natomiast po ludzku no to nie jest sytuacja, że mamy system jakichś patronatów, który kiedyś był notabene też niedobry. Ja nie wychwalam, prawda? Bo to były preteksty do wtrącenia się do innych państw ze strony kolonialistów. No ale jednakowoż to się przekładało na to, że również politycznie to było silniejsze. A teraz oczywiście były dwa, trzy protesty, no i dalej. Nikt nie zerwał stosunków dyplomatycznych z Turcją, a Stolica Apostolska poza protestem nic więcej nie mogła zrobić i dalej jest. A więc tu musimy o prawach człowieka też i angażować do dialogu, czy się komuś podoba, czy nie. Jak dużą rzeszę Europejczyków, też sekularyzowanych, też niewierzących, czemu nie? I to będzie wspólna płaszczyzna, bo jak inaczej możemy to robić? No i sojusz z muzułmanami otwartymi na modernizację islamu, w cudzysłowie modernizację, powinien być po prostu, bo ja mówię o reinterpretowaniu pewnych rzeczy, prawda? Bo jest ten wysiłek podejmowany, nawet kilka habitacji, jedną habitację ostatnio recenzowałem, pokazując właśnie autorów. Co mogę powiedzieć? Bo ja miałem być leśnikiem, kochani, tak się chwalę. I stałem księdzem zajmujący się islamem, że nie boję się żadnego człowieka. Czasami boję się ideologii, ale dialog zaczyna się w centrum serca, no i nie każdy tam jeszcze zaszedł, no niestety. To jest jedno. No i tak już zupełnie kończąc, taka nieładna apologia pro domo sua. Nie mówiłem nic o historycznych doświadczeniach, a teraz wyszła moja książka, która jest open access. No też nieładnie się chwalić, ale UJO zapłaciła 60 tysięcy złotych za ten open, więc możecie przeczytać sobie. Byłem pod wrażeniem, badając to, jak we wczesnym średniowieczu, zaraz po podbojach muzułmańskich, nawet recenzenci wprowadzili takie słowo, które nawet nie znałem, Islamicate, nie Muslim World, w islamizowanym świecie, bo w średniowieczu, gdy wkroczyli muzułmanie do Egiptu, Syrii i północnej Afryki, to zastali cały chrześcijański świat i proces islamizacji to nie było, że wkroczyli na ludzi, nie był świat muzułmański, tylko jeszcze w IX wieku on był w większości chrześcijański na tych terenach, ale on się islamizował. I wbrew pozorom mnóstwo interakcji, procesów akulturacyjnych, najprzeróżniejszych procesów, które oni przechodzili, nagle widzę i słyszę. Pasowałoby po prostu przypominać sobie tą pulę doświadczeń, którą w wielu przypadkach można zastosować do współczesnego dialogu. Dziękuję Państwu za uwagę. Księżom szczęście. Proszę o to.